Witam Was serdecznie, kochani. Były buble, to teraz czas na ulubieńców. Ulubieńców zacznę, moi drodzy, od produktu, który był przeze mnie kupiony naprawdę tylko i wyłącznie pod wpływem YouTube'a i pod wpływem po prostu czystej ciekawości. A że ja jestem maniakiem produktów do włosów, to po prostu postanowiłam polecieć i to kupić. Jest to produkt, który będzie prezentowany przeze mnie w najbliższym odcinku mojego kolejnego nowego projektu, z którym ruszam. I będzie to projekt polecany na YouTube, Hot or Not. I właśnie, będzie to produkt, który troszeczkę mi się wyświntuszył już, ale przepraszam Was za to. I będzie to produkt do włosów i właśnie to jest polecana rzecz przez Maxi. I Maxineczka polecała go właśnie jako taką kurację do włosów, która może nie tyle przyspiesza wzrost tego włosa, tak jak tutaj docelowo jest stworzony ten produkt, ale wygładza pięknie włosy i po prostu daje im takiego nowego życia. I w istocie ten produkt moim zdaniem i w moim odczuciu i na moich włosach właśnie sprawdził się w taki sposób, ale o nim więcej w moim nowym projekcie. Ale jeszcze jedna rzecz, która po prostu absolutnie już zwojowała moje serce na amen, to to, że produkt Lee Seaford ma obłędny zapach. Ja go, słuchajcie, wykończyłam w ogóle w całym ubiegłym miesiącu, ponieważ właśnie ja mam tyle tych włosów, że no nie da się tego używać w innych ilościach, tak żeby po prostu na dłużej starczył. Nazywa się ten produkt Lee Seaford, jest to kuracja hair growth, czyli na porost włosów, można tak by rzec. Cena tego specyfiku to za 200 ml, kochani, to jest około 40 zł, więc to nie jest aż tak tanio. Ale myślę, że jakbyście pomuchały ten produkt i po prostu parę razy go użyły, to sądzę, że byłybyście w stanie zapłacić za niego takie pieniądze. Także polecam. Jeżeli jesteśmy przy włosach, to opowiem jeszcze o jednej rzeczy. Jest to produkt Style Masters Creator Matte Clay z Revlonu. Moi drodzy, on został stworzony z myślą o tym, aby po prostu być taką glinką, która będzie układała włosy na głowie. No ale że ja, wiadomo, mam długie włosy, więc nie będę tego produktu używała do takich celów, to wynalazłam sobie sposób, w jaki mogę ten produkt użyć. I bardzo uważam, że ten produkt może zainteresować właśnie osoby, które na lato nie chcą malować brwi, a które chcą sobie te włoski ułożyć w jakiś sensowny sposób. I to jest taka glinka, która ma taki kolor taki lekko szary. Bardzo fajnie pachnie, bardzo mi się podoba ten zapach. Jest taki świeży i taki oryginalny, nie wiem, z czym mi się to kojarzy. W każdym razie ja go mam, kiedyś chyba pokazywałam, ale troszeczkę on był wtedy w innym designie. No i ogólnie to jest produkt do osób, którego używa mój mąż, no ale ja mu tak podkradam, wiecie, czasami różne rzeczy. No i właśnie tą glinkę również mu podkradam i ta glinka ma taką konsystencję woskowatą i ona bardzo fajnie właśnie utrwala nam brwi, więc po prostu sobie możemy przejechać dosłownie paluszkiem, wyczesać i gotowe. Cena tego produktu to, moi drodzy, nie wiem jaka, 85 gram. Za 85 gram zapłacimy około 50 zł, więc myślę, że całkiem spoko, bo to naprawdę starcza chyba nas 3 lata. Naprawdę, nie kłamię Was, to starcza nas tak długo. No i jak skończyliśmy włosy i włoski, to przechodzimy do oczu i oczków. I produktem, który po prostu jest totalnym dla mnie zbawieniem w momencie, kiedy ja tak dużo się maluję, tak dużo robię tutoriali i cały czas muszę te makijaże, wiecie, zmywać, nakładać i tak dalej. I kiedy używam produktów wodoodpornych, to na pomoc przychodzi mi ten, kto go wynalazł, kto napisał skład, jest po prostu totalnym geniuszem. Tadam! Moi drodzy, chciałabym Wam zaprezentować mojego ostatnio ulubionego przyjaciela, płyn dwufazowy do demakijażu oczu z Nivea. Jest dwufazowy, więc ma takie dwa poziomy, które możecie teraz widzieć. Potrząsamy do uzyskania jednolitej konsystencji, nakładamy na płacik kosmetyczny, przykładamy do oczu i bez tarcia za chwileczkę pociągamy go w bok i nie mamy nic, absolutnie nic nie mamy na oczach. Po prostu magia znika, rozpuszcza się. Ja nie wiem, kto to wymyślił. No, więc ten produkt po prostu absolutnie wow. Kosztuje około dyszki, więc 125 ml, czyli cena, uważam, no,
jak widzicie, niewiele też, o właśnie, niewiele się go zużywa, bo tego z biedry, no trochę musiałam nas używać i płatków kosmetycznych również, żeby zmyć makijaż, a tym po prostu troszeczkę, no wacik, nie ma, więc naprawdę kupcie sobie ten produkt, jeżeli macie wrażliwe oczy, jeżeli nie chcecie właśnie trzeć tego demakijażu, jeżeli nie chcecie się z tym kłopotać, męczyć i używacie kosmetyków wodoodpornych, to mój najlepszy przyjaciel, płyn dwufazowy z Nivea, przyjdzie Wam z pomocą. Produkt, o którym wspominałam w projekcie dotyczącym mojej cery, czyli chyba nazwałam go SOS dla cery problematycznej, był to produkt z jaj i jest to po prostu krem mikrozgłuszczający z kwasem migdałowym. Ja go używałam cały uprzedni miesiąc. Powiem Wam, że 50 ml jeszcze jest go w tyle, tak jak widzę, także całkiem spoko. I pod filmikiem tamtym padły pytania właśnie dotyczące tego, jak ja go używałam i czy ja go kładłam miejscowo, tylko w te takie obszary zaognione i tak dalej, więc teraz Wam pokrótce powiem, że tak, używałam go miejscowo, używałam go tylko w tych miejscach właśnie, w których pojawiały mi się jakieś diody, jakieś wypryski, jacyś nieprzyjaciele, którzy mnie po prostu wkurzali, więc używałam to w taki sposób. Czasami też nakładałam na czoło, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że chciałam sprawdzić, czy on będzie faktycznie zmniejszał rozszerzone pory, a mam je rozszerzone na czole. Więc chciałam po prostu sprawdzić, ale totalnie do tych rozszerzonych porów to mi się aż nie porywała do tego. Natomiast pomógł mi bardzo, uważam, że to jest zasługa tego kremu mikrozgłuszczającego, że udało mi się tą cerę doprowadzić do porządku i że jest w takim stanie, w jakim aktualnie jest. Więc jeżeli również borykałyście się z takimi podobnymi problemami, jak i, o których ja mówiłam w tamtym filmiku, który Wam gdzieś tutaj podlinkuję, to również zachęcam Was do tego, żebyście sobie zakupiły ten płyn, dlatego że on, ten krem, ponieważ on jest również tani, a moim zdaniem po prostu bezkonkurencyjny. I jak jesteśmy przy twarzy, to nie omieszkam nie wspomnieć o moim ulubieńcu na lato i przypuszczam, że na lata. Jest to CC Krem z Belle. Jego test na żywo będziecie widzieć tu. I tam właśnie o nim troszeczkę więcej opowiedziałam. Jest to fajna, lekka formuła, która pozwoli wszystkim tym osobom, które potrzebują krycia i makijażu na lato, uzyskać makijaż na lato, taki, który zapewni optymalne krycie, myślę, że takie średnie, i który naprawdę zrobi z Waszą twarzą magię, a nie będziecie miały efektu tapety. Więc zachęcam do kupienia sobie produktu z Belle, jest to CC Cream i one kosztują w drogeriach Natura około 10 zł. Więc jak widzicie, naprawdę moje kosmetyki, z wyjątkiem tego do włosów, oscylują wokół bardzo niskich kwot. Kolejne dwa produkty, a raczej trzy w sumie. Jeden zużyty, a dwa takie, których na bieżąco używam. Są to produkty do twarzy. I tak, ja wiem, jest lato, ja zachęcam do tego, żeby używać lżejszych podkładów. Sama teraz mam CC krem na sobie. Ale mimo wszystko jest parę takich rzeczy, które nadają takiego letniego glow, a jednocześnie osobom, które mają cerę przetłuszczającą się, pozwolą się jej pozbyć lub ją troszeczkę wyeliminować, uspokoić. I najpierw opowiem o tych produktach do tej cery tłustej, a później o tych, które są do uzyskania efektu glow, takiego letniego glowu na twarzy. Produkty do tego, aby zmatowić sobie właśnie cerę taką, która ma tendencję do przetłuszczania się takiego mega w strefie T, to zachęcam do zakupienia sobie pudru sypkiego z Kobo. Jest to Kobo Professional, z którego trochę się sypię, bo go źle chyba zakręciłam. I on jest, ja mam akurat wersję, która jest transparentna. I on ma taki, pomimo tego, że jest transparentny, to on ma taki żółtawy odcień i on jest po prostu kapitalny do tego, żeby sobie zmatowić właśnie strefę T. Troszeczkę się ma na początku wrażenie, że on bieli, ale później jak się to omiecie bardziej tak pędzelkiem tą twarz, to w ogóle absolutnie nie ma takiego efektu. Jest po prostu fajny, trwały, moim zdaniem, efekt matu. Oczywiście nie jest to mat taki 24-godzinny, nawet 12-godzinny, ale myślę, że do 6 godzin jesteśmy w stanie utrwalić sobie makijaż tym produktem i właśnie wyeliminować błyszczenie, więc jest całkiem spoko. Ja go kupiłam na przecenach w drogeriach Natura, jak było 40% na wszystko, więc zapłaciłam za niego jakieś śmieszne pieniądze, ale myślę, że on w stałej cenie kosztuje około 20 zł, więc za taką gramaturę i za taką ilość, która tutaj w tym opakowaniu drzemie, myślę, że warto się porwać nawet na te dwie dyszki. I to jest właśnie idealny dla mnie zamiennik produktu z Vibo Fixing Powder, który Wam pokazywałam, a który właśnie mi się skończył i dlatego sobie znalazłam właśnie jego zamiennik.
Ale jeżeli chcecie efekt taki, powiedzmy sobie, ten bardziej utrwala moim zdaniem makijaż, a ten bardziej matuje, więc w zależności od tego, co chcecie. Ja nie mam problemu z przetłuszczającą się skórą, więc ja mogę sobie je wybierać do wyboru, do koloru, ale jeżeli Wy poszukujecie czegoś do przetłuszczającej się, to dam Wam propozycję tego, a jeżeli potrzebujecie tylko i wyłącznie fiksatora do makijażu, do utrwalenia, do zmatowienia i do takiego zagruntowania makijażu, to zachęcam do kupienia Vibo. Ten dwie dyszki, ten dyszkę i jest elegancko. I aby uzyskać letni glow, mam dla Was trzy produkty. Jeden jest do oczu i jest to pigment z Glazer, który był swego czasu w Shiny Boxie. Ja nie wiem, czy już o nim mówiłam w ulubieńcach, jeżeli nawet mówiłam, to to, że się powtarzam, świadczy o tym, że jest absolutnym hitem. Ja go po prostu uwielbiam, on ma takie bardzo cieplutkie wykończenie, takie szampańskie. Można go używać jako rozświetlacza, można go używać jako dodatku tutaj tylko w wewnętrznych kącikach, można go używać na powiekę ruchomą jako głównego takiego elementu makijażu, więc jest naprawdę super. Produkty z Glazer możecie dostać na ladymakeup.pl, ponieważ pytałyście się o to, gdzie można kupić te produkty, więc można je kupić na ladymakeup.pl. Ja mam kolor G1 i jestem nim absolutnie zaczarowana, zakochana i tak dalej. Powiem Wam, że jego stała cena to jest około 16 zł, więc myślę, że jak za taką gramaturę, chociaż on jest malutki, ale on naprawdę starczy na mega długo, więc koniecznie musicie się w niego zaopatrzyć, naprawdę koniecznie. To jest must have. I dwa produkty do twarzy, które są do uzyskania efektu glow letniego. Jest to puder brązujący, a raczej bronzer, taki perfidny bronzer do konturowania twarzy z Kobo. Jest to kolor Nubia Desserts 311 i on właśnie może Wam posłużyć na lato jako taki delikatny, nierobiący plan produkt właśnie do tego, żeby sobie podkreślić i zaakcentować rysy Waszej twarzy, ale jednocześnie nie przesadzić i nie zrobić takiego photoshopowego efektu. Więc polecam Wam ten produkt. Możecie również go od czasu do czasu wyrwać na promocjach właśnie w naturach, ale w stałej cenie myślę, że on też kosztuje chyba około 20 zł, więc to też, umówmy się, nie jest jakaś cena przekraczająca możliwości finansowe z takiego, powiedzmy sobie, średniego Polaka, więc jeżeli poszukiwałyście, to zachęcam, na pewno już o nim słyszałyście, bo o tym trąbi cały YouTube, po prostu cały świat urodowy, internetowy trąbi o tym bronzerze, który moim zdaniem jest idealnym zamiennikiem dla na przykład W7 Honolulu, ponieważ jest chłodniejszy i istnieje mniejsze ryzyko zrobienia sobie nim plam. Ostatnio też również jedna z vlogerek, którą serdecznie pozdrawiam, Natalia Milczarek, która ma kanał Natalie Beauty i posiada paletę Anastasia Beverly Hills Contour Kit, stwierdziła, że ten bronzer jej zdaniem jest lepszy niż bronzer z Anastazji, więc to świadczy o tym, że naprawdę jest super. I drugi produkt, którym również był w jakichś filmikach występował, jest to paleta z Makeup Revolution All About Bronze i są tutaj dostępne różne kolory, różne odcienie bronzera. Jedne są z drobinkami, jedne są matowe, jedne są bardziej takie chłodne, drugie są bardziej ciepłe. I on jest idealny moim zdaniem właśnie na lato, kiedy chcemy sobie bardziej zaakcentować opaleniznę, kiedy nie chcemy właśnie za bardzo, żeby ta twarz wyglądała na taką idealną, tylko bardziej namuśniętą słońcem, to właśnie ten produkt Wam się idealnie sprawdzi. Jest to paleta Makeup Revolution Ultra Blush Palette i moim zdaniem również za te śmieszne pieniądze, około chyba 30 zł, mamy paletę bronzerów i możemy sobie naprawdę kombinować do wyboru, do koloru. Możemy uzyskać lepszy, mocniejszy w sensie efekt, niekoniecznie lepszy, mocniejszy efekt, słabszy efekt, muśnięcie słońcem, zjaranie słońcem, co kto woli. No i to by było na tyle, moi kochani! Dobrnęliśmy do końca. Ciekawe, ile ten film będzie trwał. Minut, aż jestem ciekawa, bo właśnie tak jak cały czas trąbię o tym, staram się nagrywać krótkie filmy, bo wiem, że każdy ma mało czasu w dzisiejszych czasach. W dzisiejszych czasach każdy ma mało czasu, więc każdy, kto ma mało czasu, chce go jak najmniej poświęcić na pewno na YouTube'a. Więc dlatego ja chcę, żebyście mnie oglądali, ale żebyście nie musieli tracić zbędnych minut na jakieś tam gadki szmatki. Więc jeżeli te produkty Wam się spodobały tak jak mi, to koniecznie mi dajcie znać w komentarzach pod filmikiem na YouTubie. Koniecznie dajcie mi również znać, jakie produkty Wam przypadły do gustu w ubiegłym miesiącu. To był maj. Tak, to był maj, teraz mamy czerwiec. I moi drodzy, i w ogóle Wam dziękuję, że jesteście tacy aktywni, ostatnio się naprawdę uruchomiliście. Bardzo się cieszę, że ten kanał tak kwitnie.
Więc to wszystko dzięki Wam, moi drodzy. Nie myślcie sobie, że to moja zasługa. Ja tutaj tylko, słuchajcie, pracuję ciężko. Pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, łapki w górę, jeżeli się podobało i zachęcam do subskrybowania mojego kanału tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, a którym się ten film na przykład spodobał. I ja też jestem fajna, na przykład. Dobra, pa!